21 stycznia 1793 roku przed południem ciężki nóż gilotyny stojącej na placu rewolucji w centrum Paryża zakończył życie króla Ludwika XVI. Dzień był chłodny, dlatego Ludwik włożył dwie koszule, jedną na drugą, aby nie drżeć z zimna, co widzowie egzekucji mogliby opacznie zinterpretować jako dreszcze strachu. A król nie bał się wcale. Na szafot wstępował spokojnie. Rankiem, po raz ostatni w życiu wysłuchał mszy świętej i przyjął Komunię świętą. Kiedy go wiązano, pozwoli rewolucyjnego trybunału miał zginąć jak pospolity przestępca, przemówił do ludu, wybaczając wszystkim winnym jego śmierci. Po chwili królewska głowa potoczyła się po deskach szafotu. Kat podniósł ją, by pokazać Ludowi. Rewolucja, tak niewinnie na pozór rozpoczęta w lipcu 1789 roku, właśnie odsłaniała swoje prawdziwe oblicze. Targnięcie się na majestat nie pozostawiało wątpliwości, że naród francuski nie uchroni się przed hekatombą. Wkrótce rozpocznie się czas wielkiego terroru. Z woli rewolucyjnego trybunału król miał zginąć jak przestępca, bo w pojęciu rewolucyjnych sądów przestępstwem jest samo królowanie. Nie można królować niewinnie, wołał jeszcze przed rozpoczęciem procesu Louis de Saint-Just, zwany archaniołem terroru, prawa ręka Robespiera. Wszyscy królowie są buntownikami i uzurpatorami. Albowiem w istocie nie chodziło o samego monarchę. W osobie Ludwika XVI. Chciano zgilotynować całą dawną Francję. Francję Merowingów, Karolingów, Kapetyngów, Walezjuszy i Bourbonów. Wspaniały kraj z wielką historią, tradycją, chwałą, dziedzictwem i wiarą, by na jego trupie budować Francję nową, rewolucyjną, ateistyczną, zbrodniczą. I to się udało. Francja ze zgilotynowaną głową bardzo szybko z pierwszej córy kościoła zamieniła się w rewolucyjną ladacznicę, która francuską chorobą roznoszoną przez wojska obywatela Bonapartego zaraziła całą Europę. Ta nowa Francja ze swą trójkolorową rewolucyjną flagą, rewolucyjnym hymnem, świętem narodowym na cześć wybuchu rewolucji, ustawodawstwem opartym na zdobyczach rewolucji, winna jest zrodzenia ducha rewolucyjnego, który umocniwszy się królobójstwem i wkrótce ludobójstwem Żywy w sercach i umysłach wielu wybuchnie ze zwielokrotnioną siłą w roku 1917, by przez dziesiątki lat trwania bolszewickiego komunizmu zebrać krwawe żniwo bez mała 100 milionów ofiar. Oto rezultat pomylenia chrześcijańskiej pokory ze zwykłym niedołęństwem. O kogo chodzi? O Ludwika XVI. Gdybyż Ludwik tak panował, jak umierał, zauważył jeden z jego współczesnych. Słuszna uwaga, nie był on dobrym królem. Przez cały okres panowania bardziej interesowała go ślusarka niż polityka, i stan zamków w drzwiach oraz szufladach w Wersalu niż stan państwa. A rewolucja nazwała go tyranem. Zaprawdę trudno o większe kłamstwo. Czyż może być coś bardziej niedorzecznego niż słaby, nieudolny i naiwny tyran? A on taki właśnie był. Brakowało mu stanowczości i zdecydowania, za to grzeszył nadmierną dobrocią i łagodnością. Czy tak się zachowuje tyran? Czy tyran może być orędownikiem swobód? Czy tyran może tolerować rozprzestrzenianie się w kraju wywrotowej propagandy? Czy wreszcie tyran zawaha się przed użyciem siły? Z kolei portret Ludwika, malowany przez środowiska kontrrewolucyjne, bywa nie mniej fałszywy. Otacza go zazwyczaj nimb męczeństwa, nie ledwie świętości. Owszem. Zgilotynowany król Francji odznaczał się wielką pobożnością, ale stwierdzeniem, że zasłużył na świętość, trudno się zgodzić. Świętym jest ten, kto przede wszystkim wypełnia do końca obowiązki względem boga i ludzi. Na tym zaś polu Ludwik sromotnie zawiódł. Czyż bowiem obowiązkiem króla nie jest bronić poddanych i strzec ładu, a wszelką ruchawkę stłumić w zarodku? Z rewolucyjną burną lat 1789-1791 bez specjalnych trudności poradziłby sobie byle kapitan gwardii, gdyby tylko dostał taki rozkaz. Ludwik jednak takiego rozkazu nigdy nie wydał, gdyż z natury przeciwny rozwiązaniom gwałtownym, z naiwnością cechującą ludzi szlachetnych, wierząc w dobrą wolę rewolucjonistów, szedł na wszelkie ustępstwa w nadziei pomyślnego zakończenia konfliktu. Ale przy całej swej wrodzonej łagodności Ludwik XVI bynajmniej nie był tchórzem, nie raz stawał oko w oko z rozjuszoną tłuszczą, wykazując spokój i siłę charakteru, które dziwiły nawet jego najzagorzalszych wrogów. Jednak nie przejmował do wiadomości, że łagodność w pewnym momencie musi mieć swój kres. Przecież sam Chrystus nie zawahał się chwycić za bat, uznawszy, że miarka się przebrała. A król Francji w opacznym pojmowaniu miłosierdzia, z pewnością niekatolickim, wszak zdrowy katolicki duch rozmył się w rozpanoszonej na salonach również biskupich mętnej pseudofilozofii oświecenia, litując się nad kilkoma setkami mentów, zezwolił na straszną śmierć ponad dwóch milionów dobrych Francuzów. Przecież kiedy 5 października w 1789 roku tłumy paryskich ladacznic i drabów przebranych za kobiety przybyły do Wersalu, by króla sprowadzić do Paryża. Wystarczyło, jak pisze Teodor jeske w Psychologii Rewolucji Francuskiej, krzyknąć na straż szlachecką, która da się za niego porąbać, na półki szwajcarskie, które uczynią wszystko, co każe. Rozpędzić mi te hałastry. Ludwik jednak nie zdobył się na to. I nazajutrz jechał do Paryża z rodziną eskortowaną przez kokoty, przekupki i różnych oberwańców, którzy nieśli przed nim na pikach ucięte głowy jego zamordowanych gwardzistów. Podobnie stało się podczas ucieczki do Varennes 21 czerwca 1791 roku. Oddział royalistyczny pojawił się tuż po zatrzymaniu królewskiej karety, lecz Ludwik nie pozwolił atakować tłumu. Ostatnią szansę zaprzepaścił 10 sierpnia następnego roku, kiedy zrewoltowany motłoch zaatakował miejsce jego przymusowego pobytu paryski pałac Thillier szwajcarscy gwardziści chroniący rodzinę królewską, jako jedyni z pałacowej załogi nie zbratali się z tłumem, lecz wespół z garstką wiernej królowi szlachty podjęli się czynnej obrony. Mogli się poddać i bezpiecznie opuścić Francję, jednakże nikt ich nie zwolił. Z przysięgi. Stanęli przeto do walki i z powodzeniem odparli szturm rewolucyjnej zbieraniny, by po chwili, zadawszy napastnikom poważne straty, przejść do kontrataku. Sytuacja wydawała się już niemal opanowana, gdy dotarł do nich absurdalny rozkaz królewski, aby złożyli broń. A przecież wystarczyłaby jedna salwa z kilku armat, by doszczętnie zmieść całą tę kanalię, jak zauważył. Naoczny świadek owych wydarzeń młody kapitan Napoleon Bonaparte. Ale miłującemu pokój za wszelką cenę Ludwikowi, który zdążył już opuścić pałac, nie zaświtało w głowie, że wydając powyższy rozkaz, zniweczył niemal pewne zwycięstwo Szwajcarów i tym samym własne, a swych najwierniejszych obrońców wydał na żer rozwścieczonej tłuszczy. Zdyscyplinowani żołnierze bowiem zdali broń Motłochowi, po czym zostali zmasakrowani. Z tysiącznego regimentu zginęło ponad 760 dzielnych chłopców wraz z ich dowódcą. Ot, cały Ludwik. Nieszczęsny oferma, którego życie zmusiło do zmierzenia się z wyzwaniem zdolnym strącić koronę z głowy niejednemu, bez porównania kompetentniejszemu monarsze. Nie zapisał się najlepiej w ludzkiej pamięci. Nic zatem dziwnego, że łatwo z tej pamięci uleciał. Zwłaszcza z pamięci samych Francuzów, o czym dowodnie świadczy anegdota sprzed lat. Oto jakoś w połowie lat 90. ubiegłego stulecia kilkunastoosobowa grupa krakowskiej młodzieży związanej z nieistniejącym już dziś, a podówczas całkiem aktywnie działającym klubem zachowawczo-monarchistycznym, postanowiła uczcić 200 którąś tam z kolei rocznicę królobójstwa w sposób dosyć nietypowy, a mianowicie poprzez zapalenie zniczy żałobnych w intencji zamordowanej rodziny królewskiej, jak również setek tysięcy ofiar rewolucji, przed bramą konsulatu francuskiego przy ulicy stolarskiej. Przybyli, zapalili, odmówili modlitwę i niepokojeni przez nikogo, w owym czasie bowiem po stolarskiej nie przechadzali się jeszcze rozkołysanym krokiem szeryfowie z glauberytami w Olstrach, mieli właśnie odejść, gdy drzwi konsulatu nieoczekiwanie się otworzyły, ukazując mężczyznę w średnim wieku, który na widok płonących przed progiem świec zapytał – Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui se passe ici? – Panie i Panowie, co się tutaj dzieje? Messieurs, niespodziewający się takiego obrotu rzeczy, nieco się stropili. Na szczęście mieli u swego boku medam, a właściwie Mademoiselle, które natychmiast ochoczo wyjaśniły panu konsulowi. Tym bowiem okazał się ów Francuz, który nieoczekiwanie zaszczycił swą osobą monarchistyczny happening, wpadłszy pomimo soboty na chwilę do biura, gdyż w przeddzień zostawił tam spinki do mankietów, że właśnie przypada rocznica śmierci pod nożem gilotyny, wiekopomnego francuskiego wynalazku, arcyfrancuskiego króla Ludwika XVI. Właśnie dzisiaj? Chciał wiedzieć konsul. Tak, stało się to 21 stycznia 1793 roku w godzinach przedpołudniowych. Wyjaśniły niestrudzone monarchistki, po czym krótko streściły ciąg wydarzeń prowadzący do tragedii na Placu Rewolucji, by zakończyć zwięzłym opisem wypływającego z niej ludobójstwa. Coś takiego. Niesamowite. Wyglądało na to, że francuski dyplomata po raz pierwszy usłyszał o tych wydarzeniach. I państwo o tym pamiętają I, i specjalnie to celebrują? Jak to pięknie, jak pięknie przedstawiciel laickiej republiki był wyraźnie zachwycony lekcją ojczystej historii usłyszaną w kraju, który zapewne do tej pory lokował nieporównanie dalej niż północ. Paradoks. Z pewnością nie większy niż wyidealizowany posąg Ludwika XVI w bazylice saint bodaj najpiękniejszy ze wszystkich pomieszczonych tam królewskich nagrobków. A jakże nie niezasłużony.